jeden Bóg, jedna świątynia, dwoje ludzi i dwie historie. Wydaje się to proste do opanowania, a jednak wszystko wygląda inaczej niż jest rzeczywiście. Znałem historię faryzeusza i celnika, ale dotychczas patrzyłem na nią tylko pod kątem pokory i pychy. Dziś spotkałem się z komentarzem, który zwraca uwagę na relację do Boga. Z jednej strony na szali mamy faryzeusza. Można nim określić każdego, kto jest ultrareligijny, z wierzchu wzór cnót wszelakich. Gdy wsłuchamy się w jego słowa, które wypowiada przed Bogiem, będziemy nim zachwyceni. Jak wiele ten człowiek robi. Widzimy w nim wiele plusów. Słyszymy, jak pięknie dzieli się swoim majątkiem, płacąc dziesięcinę od wszystkiego, co kupuje. Jak dużo czasu spędza na modlitwie i studiowaniu pism. Jak wiele sobie odmawia poszcząc. Ale zwróćmy uwagę na miejsce, w którym stanął i pozę, jaką przyjął. Ustawił się na przodzie, żeby każdy mógł go zobaczyć. Stał dumnie i prężnie, pokazując, że nie wstydzi się wiary. W jego słowach są same superlatywy. Niczego mu nie można zarzucić. Dosłownie. Nie ma żadnej wady, żadnej słabości, którą należałoby zmienić. Jest niczym Bóg, święty i nieskalany. Dziękuję dosłownie Bogu, że jest lepszy od innych, bo jego życie opiera się na przekonaniu, że dawać więcej niż potrzeba to lepsze rozwiązanie. Jest nadobowiązkowy. Bóg w jego życiu jest tylko przykrywką do realizacji siebie. Po drugiej stronie mamy celnika. Pod jego postacią znajdą się wszyscy ci, którzy źle postępują. Zdziercy, opryszki, złodzieje, przestępcy, oszuści, kłamcy. Każdy to choć jeden grzech popełnił. Celnik to człowiek nielubiany, egoista, zły, bo bogaci się zabierając biednym. Różni się on jednak od faryzeusza, że choć nie ma dobrej opinii, a to, co robi, sprawiło wielu ludziom przykrość i przyniosło szkodę, doskonale zdaje sobie sprawę, że tak nie powinno być. Choć zyskał wiele, nie jest z tego powodu szczęśliwy. Poznał swój grzech i chce go odkupić. Staje przed Bogiem jak żebrak, który wstydzi się pokazać swoją twarz, bo wie, że nie ma na niej nic godnego uwagi. Nie podnosi swoich oczu ku górze i nie jest to udawane. Sam z siebie jest nikim. Chce zacząć budować swoje życie od zera. Dziś tylko czeka na miłosierdzie, gdy bijąc się w pierś mówi: miej litość dla mnie, grzesznika. Grzech rodzi pokorę. Jezus zadaje pytanie, który z nich odszedł usprawiedliwiony. Gdyby to człowiek miał decydować i ich oceniać, wydałby zupełnie inny werdykt. Byłaby pochwała dla faryzeusza i nagana dla celnika. Jezus temu przeczy. Kto nie pozna swojego grzechu, nie zobaczy swojej winy, ten nie może odejść usprawiedliwiony. Tak bardzo potrzebujemy tej pokory prawdziwej, żeby doświadczyć wyniesienia. Nie mamy teraz stawać się cierpiętnikami, żeby wymuszać litość. Wystarczy nam porządny rachunek sumienia i zobaczymy, że pierwsze miejsce nie jest jeszcze dla nas. Kto nie napełnia swojego serca żalem, ten będzie się żalił wszystkim, że tak bardzo się stara, a nikt go nie docenia. Przed Bogiem możemy stanąć jedynie w ubóstwie, przyjmując postawę człowieka, który nic nie ma i niczego nie żąda. Dopóki nie poznam swego grzechu, dopóki nie będę za niego żałował, będę wynosił się nad innych i dumnie spoglądał z góry. Jak kłos, który wystaje ponad inne, prężąc się do słońca. Tylko gdy kłos jest wyprostowany, choć inne są pochylone, oznacza tylko jedno. Nie zrodził on ziarna, które posłuży jako pokarm, a jedynie stał się suszką, którą strawi ogień.